Cześć, ja jestem Dominik i witam was ponownie na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy ze sobą pralkę i kilka składników. I właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy testować te składniki, wkładając je do naszej pralki. Będziemy testować wytrzymałość naszej pralki. Po prostu chcemy ją w dzisiejszym odcinku zniszczyć, tak? Zniszczymy ją. A to są produkty, które będziemy wkładać za chwilę do naszej pralki. Jak widzicie, mamy tutaj szklanki, czyli po prostu szkło. Sprawdzimy, czy nasze szkło się rozbije, czy wytrzyma, czy uszkodzi nasz bęben od naszej pralki. Zobaczymy, co się stanie. Mamy lżejszą piłeczkę. Nie wiem w sumie po co, ale stwierdziliśmy, że może być fajny efekt, gdy wrzucimy po prostu piłkę do pralki. Mamy orzechy. Sprawdzimy, czy nasza pralka jest dobrym dziadkiem do orzechów. Przekonamy się dzisiaj. Z pozostałych składników mamy tutaj jakieś owoce. Nie wiem, co to jest. Melon? Melon. Tak. Mamy kapustę, mamy piłeczki ping-pongowe, mamy balony, mamy telefon, więc sprawdzimy, czy nasz telefon w ogóle wytrzyma. Jest to telefon Mikołaja, dosyć nowy, dlatego zobaczymy, czy da radę. Mamy głośnik, dlatego włączymy sobie jakąś muzykę. No i oczywiście najbardziej popularną rzeczą jest to cegła. Typowy kamień, cegła, można tak powiedzieć. Pewnie znacie te filmiki, gdzie wrzuca się cegłę do pralki, a pralka cała zaczyna skakać i po prostu się niszczy. Dlatego w dzisiejszym odcinku chcemy również uzyskać taki efekt. Więc piszcie koniecznie w komentarzu, jaki produkt waszym zdaniem wyrządzi jak największe szkody naszej pralce. Moim zdaniem będzie to cegła, aczkolwiek kapusta może nas również zaskoczyć, mi się wydaje. No kapusta nie wiem. Kapusta też, bo ma wagę, nie? No ma wagę. No zobaczymy, piszcie w komentarzu waszego faworyta. Pamiętajcie o łapce w górze pod tym filmem, bo jeśli zostawicie ich tutaj 30 tysięcy łapek w górę, to nagramy dla was kolejny film z naszą pralką albo jakiś kolejny dziwny eksperyment. Dlatego zostawiajcie łapki w górę, subskrypcja na kanale, by być na bieżąco. No i oczywiście wpadnijcie na mój Instagram, by być jeszcze bardziej na bieżąco. A teraz, Mikołaj, wydaje mi się, że możemy rozpoczynać nasze testy. Dobra, Mikołaj, więc powinniśmy w tym momencie wybrać nasz pierwszy produkt. Wybierz. Wydaje mi się, że mega interesujące będą piłeczki. Okej, okay, w sumie masz rację, piłeczki będą bardzo ciekawe, to dawaj piłeczki do naszej pralki. Chodź już tutaj. I ogólnie robimy tak, że włączamy naszą pralkę na jak największe obroty. Za każdym razem. Oczywiście tutaj żadnej wody nie będzie, no bo to jest po prostu głupota. W dzisiejszym odcinku będzie typowo same wirowanie naszej pralki. Na największych obrotach. Maszyna została wypełniona. No, to prawda, tych piłeczek nie ma za dużo, ale właśnie jest lepiej, chyba mi się wydaje. Dźwiękowy wydaje mi się, że będzie kozacki. Tak, 1200, największe obroty, możesz odpalać. I uwaga, i chodź, odsuńmy się lepiej, bo w sumie jest to pierwszy test. Nie wiadomo, co się tu stanie za chwilę, nie? No kurde. No czekaj, no tak. Wyraźnie uzyskaliśmy efekt tej maszyny losującej. Tak, typowo maszyna losująca, tylko która piłeczka zostanie wylosowana, nie? No. Nie wiadomo, no dobra, poczekajmy na większe obroty w takim razie. Słuchajcie, nasze obroty zwiększyły się już prawie że maksymalnie. Jak widzicie, nasze piłeczki prawie że wyparowały, to znaczy one tam są. Tylko przez siłę odśrodkową one są po prostu... Są przyklejone do tego bębna, ale wygląda to stary kozacko. No, kozacko. Sam bęben tylko, wygląda kozacko. Tylko teraz już nie mamy nic tak naprawdę, to nie ma żadnego efektu, bo te piłeczki stare są... Wiem. A no. Prędkość jest niesamowita teraz. No dobra, słuchajcie, wyłączyliśmy właśnie naszą pralkę, no bo stwierdziliśmy, że to już nie ma sensu po prostu. No nie było efektu jakiegoś. No to znaczy, jak się obroty zwiększyły, to tam, wiesz, nic się nie działo. Zmieniamy produkt, stary, chodź. Dobra, wybieramy kolejny produkt. Były piłeczki ping-pongowe, dlatego teraz chciałbym zwiększyć trochę moc naszych piłeczek. To znaczy, no orzechy to będą. Są trochę podobne do piłeczek, tylko wiadomo, są cięższe od piłeczek, dlatego no... Mogą nam trochę tą pralkę teraz uszkodzić. Mogą się też rozłupać, dlatego zobaczymy, co się z nimi stanie. Lecimy. Dobra, słuchajcie, więc orzechy ruszyły w obroty. Są to obroty póki co najmniejsze, za chwilę będą stopniowo zwiększać. No i efekt jest bardzo podobny Chociaż jeden się rozłupał. Tak, jeden się rozłupany. Dobra, to później otworzymy i zobaczymy, ile się orzechów rozłupało, a póki co, no patrzymy, co się dzieje, tak? Mam nadzieję, że nasza pralka się nie zniszczy, przez takie malutkie... Nie ma opcji, dobra. Dobra, stary, nie ma co ich męczyć. Tak, masz rację. Dobra, więc to są nasze orzechy. Generalnie, jak widzicie, część orzechów została normalnie rozłupana. Tutaj jest środek naszego orzecha. I na dole naszego bębna też jest taki lekki syf, można to powiedzieć. No dobra. W każdym razie tutaj, o, jest skorupka, normalnie. No dobra, wyciągamy orzechy i zmieniamy nasz produkt. Teraz przygotowaliśmy coś dla was mega ciekawego. Są to balony z wodą. Dominik, jak myślisz, jaki uzyskamy efekt? No to znaczy, no generalnie liczymy na to, że jakiś balon się rozbije. Chociaż jeden. Chociaż jeden w środku, nie? No to zobaczymy, słuchajcie, możecie, nie wiem, pisać w komentarzach, co myślicie o naszych balonach z wodą. No zobaczymy, czy siła odśrodkowa znowu zadziała na nasze balony. Miejmy nadzieję, że na początku nie i że po prostu się rozbiją. Tak, chociaż jeden. Taki jest nasz cel. Dawaj, Mikołaj, zamykaj i odpalamy. Dobra, ruszyło.
No. Tam jest trochę orzechów, które się zostało. Łe kurde, nie zabrałem jednego orzecha, ale przypadłem. Patrz, 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 jak pędzą. Zabawnie to wygląda na pewno. Patrz na czerwonego, jak szaleje. No. Widzisz go? Ej, to jest mega dobry efekt, tylko ciekawe, czy się rozbije. Patrz, lepiej to nagrywaj. Słuchaj, nie wiem, czy z naszym bębnem jest wszystko okej. Okay. A czemu? No bo generalnie teraz on już powinien zapierdzielać mega szybko, nie? Myślisz? No tak. Zobacz, on ma taki jakby... Dajmy mu jeszcze chwilę, jakiś orzech się zaklinował. Mega ciężko mu jest. Przed chwilą nam pękł jeden balon. Jeden balonik pękł. Nie wiem, który kolor, czerwony, aż drugi. Aż leci normalnie woda z tego. Woda po balonach. No dobra, Mikaj, kończymy to. No, nawet prawie jakaś się zatrzymała. Dobra, wyłączamy ją i wyciągamy za chwilę nasze tutaj straty, nasze balony i nasze dwa orzechy. A jak to się prezentuje? No, w taki oto sposób. A. No, tak. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnym produktem. Bierzemy teraz szkło. Szkło może być na serio bardzo fajnym efektem, no bo ponieważ jak nam się rozbije szkło, no to mogą być niezłe szkody w naszej pralce. No i oczywiście nie będziemy mieli wtedy już tych szklanek, ale o to tutaj chodzi. Dlatego Mikołaj, lecimy, wkładamy te cztery szklanki na raz. Tak. Zapowiada się ciekawie, stary. No zobaczymy. Myślisz, że pralka może posłużyć jako zmywarka? Oj, chyba nie. O kuźwa, ruszyło. Już się jedna zbiła. Już się zbiła. Wszystkie się zbiły, no. Wszystkie? Tak. Ale źle, stary, ale źle. Jak my to teraz wyciągniemy w sumie? No nie wiem, ale słuchajcie, jest mega głośno było, przynajmniej na początku. Jak na złomowisku jakieś. Tak, bo teraz typowo nasze szklanki są po prostu rozbite. No już nie jest aż tak głośno. No i wyraźnie nic nie widać. No, zobacz, nic już nie widać. O kurwa. Dobra, słuchajcie, przed nami kolejny test. Tym razem wkładamy po prostu głośnik do naszej pralki. Oczywiście głośnik z jakąś muzyczką. Za chwilę Mikołaj włączy jakąś muzyczkę. W sumie możesz to już zrobić. No i dodatkowo do naszego głośnika włożymy naszą piłeczkę, a nasza piłeczka będzie miała wspaniałą czapkę, którą swoją drogą możecie zakupić. Linki macie na dole w opisie, polecam bardzo serdecznie sprawdzić. No, więc mam nadzieję, że sobie mi się ta czapka nie zniszczy teraz, ale zobaczymy. Tak, lecimy, Mikołaj, zaczynamy. To jest tak głupie. No i jeszcze nasz. Ziomuś. No Mikołaj, ledwo słychać w ogóle tą muzykę. Czekaj. No gra, gra. Jest git. Dobra. Dobra, jedziemy. Spadamy. Tak. Weź. Dawaj wirowanie. Dobra, a jak... O, gra, 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 jest sukces. Mega sukces. Dobra, sprawdzamy co u naszego Maxa. Czy muzyka... Muzyka normalnie, stary... Sorry, normalnie tam nadal wyraźnie. Impreza nadal trwa, nie? No. Dobra Mikołaj, nadszedł czas chyba na twój telefon. Stary, no ale Nikola do mnie będzie dzwonić. No ale sam się zgodziłeś przecież, że go włożymy do tej pralki, nie? Ale obiecałeś mi, że się wymienimy, jak się nie zepsuje to mi dajesz iPhone'a. Jakiego iPhone'a? X-a. X-a? No generalnie to pralka ruszyła, ale naszego telefonu nie ma. O! Spadł, dobrze jest. Widać, że no, jest. Skacze, no widać, że on tutaj nie ma ładu. Czy wydaje, że w ogóle ten telefon to jest jakaś wyższa technologia, dlatego oni mogą. Więc wydaje mi się, że oni mogą być opatentowane takie, wiesz, wkładanie do pralki telefonów, bo to jest nasz serio wyższa technologia. To jest telefon z tego roku. Tak? Kupiłem go w tym roku, nie? Stary, rozbił się! Jest taka leciutka pajęczyna, dawaj. Otwieraj, to. Otwieraj. Czekaj, za chwilę go wyciągniemy, jest jeszcze blokada antydziecko, nie można otworzyć pralki, ale byski to nam się telefon tej stary rozbił. Patrz to, stary, tutaj w sumie, tutaj jest kabelka narysowana, ale tutaj byski to jest stary mega pajęczyna. A ona odchodzi, stary, ta cała szybka. Wow, patrz to. To jest sumie... A mogę jeszcze dzwonić? No to znaczy, no powiem ci, że... Odblokuj go. No ale działa! Ej, to jaka ale... jakość! Jaka jakość tej, co to jest? A dotyk jest? Nie działa, dotyk. No dobra, no to w takim razie test zaliczony, telefon zniszczony. Dobra, słuchajcie kochani, przed nami przedostatni test w dzisiejszym odcinku. Będzie to test owocowo-warzywny. Za chwilę włożymy właśnie tą kapustę do naszej pralki. O! O! Nie trafiłem. No i oczywiście nasze melony. Z jakiego to jest kraju? Z Colorado, stary. Colorado? Dobra. Zaczynamy test! Więc tutaj już jest na serio grubo, tutaj jest dużo kilogramów. Jest naprawdę dużo kilogramów. W naszym bębnie. Ma udźwig do 6 kilo aż. Tak? Udźwig? A to ile ma? 60? No. O, ale tam jest na serio grubo w tej pralce, nie? Wow, 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 wow! Nasza kapusta się rozwala!
Upatrz to! Siła środkowa. Rozwaliła się? Nie, ale widać, że takie płatki jej odchodzą. Trochę się rozwala kapusta. Generalnie mam nadzieję, że pralka to wytrzyma, to wszystko. O, jest pauza. Teraz będą większe obroty. Przytul ją. Stary, kocham to zjawisko, co tu zachodzi. Ja też, stary. Ty co? Co? To jest mega, ja też. Co, ja jestem twój kolega? Dobra, słuchajcie, więc wyłączyliśmy naszą pralkę. Efekt był na serio mega fajny. Nasza kapusta zaczęła się po prostu rozwalać. Jak widzicie, takie są pozostałości po naszej kapuście, no. Ja już, stary, nie mówię o zapachu, który się wydziela z tej. No zapach jest na serio, no po prostu tak kapuściany. Pachnie kapuściany, tak pachnie kapusta. Nasze melony stały się miękkie. Weź je dotknij. Wow. Ja nie wiem, co się z niej stało w ogóle, to jest hit. Totalny hit. No ale no dobra, przed nami jest ostatnia rzecz, cegła. No teraz będzie na serio grubo, nie? Teraz na pewno będzie grubo, ponieważ w ogóle mamy trochę inny patent. Mamy zamiar zniszczyć tą szybkę, tak żeby po prostu włączyć pralkę na największe obroty. Bo jak widzicie, ta pralka się dosyć wolno rozpędza, to chcemy po prostu te obroty mieć już za sobą i w trakcie wirowania wrzucić cegłę do środka. Dlatego teraz robimy ostateczny test, no i zobaczymy, co to będzie, tak? Dobra, więc słuchajcie, za chwilę rozwalamy nasze szkło, a robimy to w ogóle tylko po to, bo chcemy zrobić po prostu taki motyw, żeby nasz bęben się ciągle wirował, a w trakcie wirowania pralka ma taki system, gdzie nie pozwala nam otworzyć tych drzwi. Dlatego jesteśmy niestety zmuszeni do rozwalenia szkła. No cóż, zróbmy to, no i miejmy nadzieję, że nasz patent zadziała. Tak. Uważaj, żebyś nie zniszczył, nie? O! No! I w sumie o to chodziło, nie? Jest dobrze. I mamy teraz nadzieję, że po prostu oszukamy tym sposobem naszą pralkę. I że będziemy po prostu mogli włączyć wirowanie, a tak naprawdę mamy szybkę otwartą, nie? Więc no słuchaj, to może być grube. Dawaj cegłę. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie tą pralkę. Nawet to widać w kamerze. Jest masakryczna prędkość. Dobra. To jest maksymalne. Czekaj, poczekaj, Mikołaj, nie rób jeszcze tego. Słuchajcie, to jest mega niebezpieczne. Nie róbcie takich rzeczy w domu. Bo teraz to będzie na serio hit, stary. Wrzucać? No chyba wrzucaj. I się odsuń, pamiętaj. O kuźwa. Ale jedzie. Patrz, 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 co się dzieje z tą pralką. Wziął, uważaj. Patrz, żeby ona się... Wow, 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 wow. O kuźwa, o kuźwa. Dobra, słuchajcie, generalnie robimy tak, że Mikołaj teraz wjedzie w belką w tą pralkę, żeby ją po prostu wywrócić na bok, bo może wtedy będzie jakiś inny efekt. Może sama zacznie wtedy latać. Dobra, Mikołaj. Dobra, spróbuj ją wywrócić. O! O kuźba, patrz! Coś tam leci! Widzisz? Wow! Wow! Uwaga! Co jest? Ja pierdolę! Wywal ją, wywal! O kuźba! Ja pierdolę! O kuźba! Ja pierdolę! Słuchajcie, pralka odwróciła się w naszą stronę. Ale jest źle! Ją, co jest grane! Mikołaj! Mikołaj! Patrz, patrz! Zepsuła się! Zepsuła się! Zepsuła się! Sama się wyłączyła! Odłącz ją od prądu! Odłącz ją od prądu! Szybko, tam! O kuźwa! Odłącz! Dobra, słuchajcie! Tak wygląda nasza pralka. Od środka w sobie jest w miarę cała. No to znaczy, no nie, stary, ona jest zniszczona cała. Widzieliście to, jak to latało? Cały bęben się urwał, stary. Cały bęben cały jest wyrwany. No, patrz to, no bęben jest urwany. No dobra, słuchajcie, to nie przeżyło tego testu, tak jak się spodziewaliśmy. No nie można mieć kostek brukowych po prostu w pralce, bo niektórzy to robią, stary. Tak? No. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o łapce w górze, jeśli wam się podobało. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. W sumie to była na serio jedna wielka masakra. Dziękujemy wam i trzymajcie się. Cześć! Cześć!